Witam Was w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Dzisiaj przygotowałem dla Was sekwencję na otwarcie bioder. Jest to rodzaj tak zwanego mobility flow, czyli jakby ćwiczenie, w którym aktywnie rozciągamy, aktywnie pracujemy nad zakresem ruchu. W tym wypadku będzie to zarówno rotacja zewnętrzna i rotacja wewnętrzna. Wplatając to ćwiczenie do części Waszej rozgrzewki, będziecie mogli świetnie pracować globalnie nad mobilnością Waszych bioder, co będzie miało wpływ na pewno osoby, które borykają się z bólami pleców. Może przyniesie im to ulgę, jak i również będzie to pozycja obowiązkowa przed takimi czynieniami jak przysiady czy martwe ciągi, wszędzie, gdzie te biodra są dosyć mocno angażowane. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy to ćwiczenie ustawiając się tak zwanej pozycji 90-90. Co to znaczy? Przednia noga 10 stopni, druga noga również 90 stopni. I teraz pierwsze co? Wypychamy klatkę piersiową, staramy się utrzymać proste plecy, naturalną lordozę, naszą naturalną przyczynę kręgosłupa i tyle ile możemy przechylamy się całymi plecami do przodu, tak? Osoby bardzo fajnie rozciągnięte powinny jakby bez żadnego problemu dążymy do tego, żeby sięgnąć klatką piersiową, dotknąć kolana. Powinien się w czasie tego ćwiczenia czuć fajne rozciągnięcie, przede wszystkim wśród mięśni pośladkowych i wszystkich rotatorów zewnętrznych. W tej pozycji możemy spędzić sobie trochę czasu od jednej do dwóch. Pamiętajcie, równomierny oddech, nie pogłębiamy tego na siłę, tylko oddychając, czekamy aż te mięśnie same się rozluźnią. Po upływie 1-2 minut prostujemy plecy, lekko opieramy się do tyłu i całymi biodrami skręcamy się w kierunku nogi przeciwnej, nie odrywając przeciwnego kolana. Czyli odkręcam się, zapieram na ręce i kręcę teraz całymi biodrami w kierunku tej nogi. Tutaj odwrotnie będziemy pracowali właśnie nad rotacją wewnętrzną w stawie biodrowym, nad rozciągnięciem między innymi też przywodzicieli. Taka sama zasada, w tej pozycji spędzamy od 1-2 minut, równomiernie oddychamy. Osoby, które mają dosyć mocno pospinane przywodziciele, mogą czuć naprawdę dosyć duży dyskomfort i ból, także nie ciągniemy na siłę, robimy to spokojnie i samo z czasem powinno się rozluźniać. Teraz unosimy obie ręce do góry i przechodzimy do tak zwanej pozycji, nie wiem, bear seat, czyli jakby siat niedźwiedzi. Aktywnie będziemy pracować nad rotacją zewnętrzną i rozciągali te mięśnie. Sobie wypycham klatkę piersiową, kładę ręce przed sobą, unoszę przeciwne kolano jak najwolniej, jak najpóźniej unosząc to do góry, tak, żeby odrywać od ziemi. Trzymam klatkę, unoszę nogę przeciwną, pięty wbite mocno w ziemię. Trzymam klatkę piersiową wypchniętą. Staramy się na maksa wyprostować plecy w odcinku lędźwiowym. I spędzamy trochę czasu w tej pozycji. Tak, możemy sobie pomóc łokciami albo po prostu trzymać ręce przed sobą i oddychać. I pozwolić, aż grawitacja sama będzie działać i opuszczała nam te kolana do ziemi. Tak samo 1-2 minuty w tej pozycji i płynnie zmieniamy stronę. Prostuję plecy, trzymam klatkę wypchniętą, dociskam nogę do ziemi i jesteśmy na drugiej stronie. Wypróbujcie z tego ćwiczenia, bo naprawdę jest świetne, bardzo efektywne, bardzo skuteczne. Samo to jedno ćwiczenie pomoże Wam świetnie otworzyć biodra. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach pod filmikiem. Zapraszam Was również na szkolenia z serii Trek Functional Fitness. Jest to jedno ćwiczenie, które między innymi omawiamy, jest tego dużo więcej. Także do zobaczenia, do usłyszenia, hej!